Nauczanie domowe, 21 czerwca, Księga Rodzaju, rozdział 12, wersety od 1 do 9. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu i zabrał Abram z sobą swoją żonę, Saraj, swego bratanka, Lota, i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More, a w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd też przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. To niesamowite wezwanie skierowane do Abrama: wyjdź. Wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś. Wyjdź z tej sytuacji, w której jesteś. Wyjdź ze stereotypu, którym do tej pory żyłeś. To wezwanie wyjdź stało się symboliczne. Stało się przysłowiowe. Stało się pierwszym krokiem w historii zbawienia. Dlatego trzeba temu wyjściu przyjrzeć się mocniej, bardziej. Trzeba to wyjście głębiej i coraz pełniej rozumieć. Zauważmy, że Bóg powołuje Abrama z miejsca, które było najbardziej rozwinięte cywilizacyjnie w tamtym czasie. To było miejsce wielkiej prosperity. To było miejsce najlepszych zarobków, najruchliwszego handlu, największych bogactw i możliwości. I z tego miejsca Bóg wyprowadza Abrama do nowej ziemi, do ziemi, którą przygotował dla niego Bóg. Zatem pierwszy wniosek: słuchaj Boga, w której ziemi masz mieszkać. Nie zawsze najlepsze dla nas jest bycie w miejscu, które wydaje się cywilizacyjnie najbardziej rozwinięte, które wydaje się możliwością największych zarobków. Oczywiście Bóg tego nam nie broni, żeby polepszać, żeby wzmacniać, żeby rozwijać swoje życiowe perspektywy, ale to nie jest ostateczne kryterium. Gdy Bóg mówi ci: wyjdź z tego miejsca, zrób to. I Abraham wychodzi od dobrobytu do dobrego bytu, do nowego funkcjonowania. Z miejsca, gdzie objawiał się pieniądz, Abraham przechodzi do miejsca, gdzie objawia się Bóg. I ta różnica jest potężna. Ta różnica zmienia jakość życia Abrama i jego rodziny. Także on sam staje się symbolem objawiającego się Boga. Wiary. Wiary człowieka, który widzi tego Boga, rozumie tego Boga i idzie za nim. To wyjście jest modelowe, ponieważ jest to wyjście z domu ojca. I tak młodzi ludzie zmierzający do małżeństwa wychodzą z domu ojca, aby osiąść na swojej ziemi obiecanej. Jest to wyjście z ziemi rodzinnej. I to jest model dla posługi misjonarskiej.
posłani, by głosić dobrą nowinę na krańce świata, wychodzą ze swojej rodzinnej ziemi, aby udać się tam, gdzie ta dobra nowina ma dotrzeć. I w końcu ten model wyjścia oznacza absolutną, pełną, głęboką wiarę. Takie nastawienie, które oznacza chcę poznawać Boga, chcę Go słuchać i chcę za Nim iść. Bóg mówi, chodź do kraju, który Ci ukaże. To jest pójście w nieznane. To jest pójście tam, gdzie nie wszystko jest czytelne. Nie wszystko jest określone. List do Hebrajczyków powie, że Abraham szedł nie wiedząc, dokąd idzie, bo po ludzku tej wiedzy nie miał. Miał zaufanie do Boga. I te wszystkie elementy powodują, że Bóg mówi do Abrama, ty będziesz błogosławieństwem. Jeżeli będziesz tak postępował, będziesz błogosławieństwem dla swojej rodziny, dla swojego narodu i dla tej ziemi. Zatem dzisiaj pomyśl o takich miejscach, w których Bóg Cię wzywał. Pomyśl o miejscach, w których Bóg nadal Cię wzywa, żeby wyjść, żeby się ruszyć, żeby coś zmienić. Zmienić w swoim sposobie myślenia, zmienić w sposobie mówienia czy działania. To jest zaproszenie do tego, żeby wyjść z dotychczasowych schematów, rutyny, może więzienia swojej przeszłości. Bóg zaprasza, aby tak się stało. I to wezwanie jest wezwaniem do wiary, do zaufania Bogu, do zrobienia tego kolejnego kroku. Tak jak mówimy, kroku w wierze. Nawet czasami nie wiemy do końca, dokąd idziemy, ale wiemy, że jest to ziemia przygotowana przez Boga. Więc zrób takie kroki i zrób je w wierze. Tak jak Abraham, który staje się Abrahamem, ojcem wszystkich wierzących. I w tym błogosławieństwie ty również możesz uczestniczyć. W tym błogosławieństwie ty masz swój udział po to, żeby przyjmując błogosławieństwo, to błogosławieństwo przekazać dalej swoim najbliższym, swoim dzieciom i następnym pokoleniom, wnukom i prawnukom. Bóg przygotował dla ciebie piękną ziemię i błogosławieństwo, którym chce, by się podzielił z innymi.